serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie przyzwyczajaniu szczenięcia do zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności do czesania, bo to tak naprawdę szczenięciu sprawia na początku najwięcej problemu. Najzwyczajniej w świecie większość szczeniaków nie lubi się czesać. I jak to zrobić, aby go do tego przyzwyczaić? Przede wszystkim na początku musimy pieska jakby pokazać mu te rzeczy, które będziemy wykorzystać, aby to nie była dla niego żadna nowość. Czyli dajemy mu tutaj spray do rozczesywania, grzebień, szczotkę, niech zobaczy, co to jest, niech sobie obwącha i to go na jakiś czas zajmie. Kolejną rzeczą to ustawić go sobie na jakimś najlepiej takim podwyższeniu, na czymś mięciutkim i zaczynamy oczywiście od spryskania, żeby tego włosa jeszcze takiego delikatnie tkiego nie szarpać. I delikatnie przeczesujemy. Oczywiście wybieramy taki moment, kiedy nasz piesek jest uspokojony, czyli nie odrywamy go w tym momencie od jakiejś doskonałej zabawy, biegania za piłeczką czy tarmoszenia jakiejś maskotki. Musi po prostu być już taki wybawiony, aby się czuł spokojniejszy. I kiedy on tutaj się zajmuje obwąchiwaniem i podgryzaniem szczotki, to my jesteśmy w stanie delikatnie go wyczesać. Oczywiście nagrodą za takie grzeczne zachowanie będzie jakiś przysmaczek. Dokładniej rzecz biorąc, ziarenko karmy. Pamiętajcie, aby na początku szczenięciu nie dawać. Oczywiście takie podgryzanie lekceważymy, nie pozwalamy się gryźć, a wykonujemy to, co mamy zrobić, nie zapominając o żadnej części ciała, czyli nie zapominamy o łapkach, o szyjce, o brzuszku. Im będziemy dokładniej wyczesywać szczenie, tym w przyszłości nasz już dorosły pies będzie dał się lepiej wyczesać i nie będzie miał z tym problemu. Większość piesków też nie lubi, kiedy tutaj mu gmeramy w okolicy pod ogonkiem, także też tutaj trzeba dokładnie... Pamiętajcie o okolicy za uszami, ponieważ tutaj zazwyczaj tworzą się dość szybko różnego rodzaju kołtuny. No i oczywiście mordka. Wyczesany piesek wygląda mniej więcej tak. Jest to taki puchrzyściutki. Na koniec możemy oczywiście założyć gumeczkę. Pinka ma jeszcze króciutkie włoski, ale warto już ją powoli do tego przyzwyczajać. Masz tutaj teraz coś ciekawszego, co by ci tutaj dać. Proszę bardzo, taki grzybyczek. Takiego jeszcze nie widziałaś, co? No, co? Zbieramy włoski nad głową, już nad oczami. Pamiętajcie o tym, że na początku ten kucyk wcale nie musi być jakiś super udany. Chodzi tylko o to, aby piesek przyzwyczaił się do tego, że ma coś na główce. I robimy taką małą kipkę. Poprawiamy włoski przy oczkach. I nasz uczesany Shih Tzu wygląda tak. Pamiętajcie, aby zabieg czesania powtarzać przynajmniej 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Jeśli na początku Wasz piesek bardzo próbuje gryźć, to możecie go tylko przeczesywać jakby taką tutaj tylną częścią grzebienia, aby się przyzwyczaił do tego, że coś go tutaj po plecach głaska. I musi to kojarzyć oczywiście z jakąś przyjemnością. Na koniec oczywiście dostanie nagrodę. No, proszę, grzeczny był piesek. A oczywiście, że był grzeczny. Chyba to są takie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim liczy się cierpliwość, sami nie możecie się przy tym denerwować. Nie pozwalajcie też, jeśli pies zaczyna Was gryźć tutaj i jakoś szaleć, nie przerywajcie, ponieważ on się nauczy, że takim zachowaniem jakby dajecie sobie spokój. No i niestety w przyszłości będzie Was również gryzł, czy próbował jakoś uciekać ze stołu, gdzie go czeszecie. Przede wszystkim Wy jesteście tutaj, Wy tutaj rządzicie, Wy jesteście panem i to Wy wyznaczacie momenty, kiedy pies będzie czesany albo nie będzie czesany. Pamiętajcie też o tym, że jeśli wypracujecie taką sympatyczną atmosferę w czasie tego czesania, będziecie chwalić Wasze zwierzątko za grzeczne zachowanie, to za kilka miesięcy będziecie mieli grzecznego psa, który będzie uwielbiał być czesany i pielęgnowany i nie będziecie mieć z tym żadnego problemu. Także liczy się tutaj spokój, opanowanie, systematyczność i regularność. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, do odwiedzania profilu na Facebooku i oglądania filmów oraz komentowania. Trzymajcie się ciepło!